ostatni król. Po śmierci Jehojakima i jego syna Nabukadnesar kazał zająć tron Judei wujkowi Jehojachina, Sedekiaszowi. Oczywiście Sedekiasz musiał służyć królowi Babilonu. Jednak po 10 latach poddaństwa król Judei postanowił się uwolnić. Czy zwrócił się po pomoc do Pana Boga? Niestety nie. Sedekiasz nigdy nie modlił się do Boga i nie oddawał mu czci. Nawet w tak trudnych czasach, kiedy naród znajdował się w niewoli, do głowy mu nie przyszło, żeby zawołać do Boga, najwyższego Boga swoich przodków. Sedekiasz postanowił zwrócić się do króla Egiptu z prośbą o pomoc. Niemądry król pokładał nadzieję w człowieku. Król egipski nawet nie zdążył dojść do Jeruzalem, a pod jego murami stały już wojska wroga, żeby dać nauczkę Sedekiaszowi. Król żałował teraz swojego kolejnego niewiernego postępku. Nagle zdał sobie sprawę, że nie ma już teraz do kogo zwrócić się o pomoc. I wtedy przyszedł mu do głowy pomysł, żeby wezwać proroka Jeremiasza. Ciekawe, co powie królowi. Boży prorok przekazał Sedekiaszowi słowa Boga, że jeśli podda się babilońskiemu tyranowi, ocali swoje życie. Jego doradcy błagali go, by nie słuchał proroka i nie robił tego, co nakazał Pan. Tymczasem bowiem Nebukadnesar odszedł na jakiś czas, nie tknąwszy ani króla, ani miasta. Sedekiasz i jego naród cieszyli się, jednak dowódcy wojsk byli gotowi zabić Jeremiasza, ponieważ nie chcieli poddać się królowi Babilonu. Prorok chodził po ulicach Jeruzalem i nawoływał obywateli miasta do poddania się królowi babilońskiemu, a wtedy będą uratowani. Dowódcy wojsk złapali w końcu Jeremiasza i wtrącili go do więzienia. Ale oto Nebukadnesar ponownie otoczył Jeruzalem. W mieście zaczęło brakować żywności i rozprzestrzeniły się choroby. Ludzie umierali. Przestraszony król nakazał ponownie przyprowadzić do siebie Jeremiasza, mając nadzieję usłyszeć jakieś pocieszające słowa. Jednak prorok Boży nadal mówił to samo. Kto pozostanie w mieście, umrze, a kto wyjdzie do Chaldejczyków, pozostanie przy życiu. Wtedy źli doradcy króla wrzucili proroka do głębokiej jamy, mając nadzieję, że tam umrze. Jednak wśród dworzan króla znalazł się kochający Boga człowiek o imieniu Ebed-Melech, który wyciągnął głodnego i wyczerpanego proroka z jamy. Kiedy kara spadła na Jeruzalem,
to pośród tych, którzy pozostali przy życiu, był właśnie Ebed-Melech, który uratował Bożego sługę. Na podstawie drugiej księgi Kronik, rozdział 36, wersety od 11 do 21 oraz księga Jeremiasza od rozdziału 37 do rozdziału 38. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.